o to, jak się sprawy mają ze zjawiskiem, procederem zbrodniczym handlu dziećmi. Jakie są statystyki wykrywalności? Jakie są procedury, które powinny nas przed tym zabezpieczać? Jakie są plany ministerstwa prewencji w tej dziedzinie handlu dziećmi? Mówimy tu o procedurach adopcyjnych. Mówimy o tym, że rzeczywiście ludzie pragnący tworzyć rodzinę dla dzieci natrafiają często na dla nich bezrozumne przeszkody, ale mówmy też o procedurach bezpieczeństwa, o informacje o handlu dziećmi polskimi. Bardzo proszę, na piśmie.